Cześć, witajcie tutaj król Elfów, witam was w odcinku informacyjnym na temat mojego kanału. Jednakże zatem rozpocznę opowiadać to, co mam opowiadać w tym odcinku. Powiem wam, że jestem podjarany tym, co przed chwilą zobaczyłem na moim kanale, na moim Facebooku i tak dalej dalej. Ponieważ e, parę tygodni temu, no, miesiąc temu, było już mówione, że e, twórcy Batman Arkham Asylum, czyli Rocks, Rocksteady i Batman Arkham City również było tworzone przez Rocksteady. Yy, powiedziało, że praktycznie 3 marca poznamy więcej informacji na temat kolejnej części przygód Bruce'a Wayna, Batmana w roli głównej. No i dzisiaj mamy coś takiego. Batman Arkham Knight. Nie wiem, czy dobrze wypowiadam to w wersji angielskiej, jednakże Batman Arkham Knight. Knight. Jakoś tak. Ale powiem Wam po prostu. Wiecie, jestem fanem Batmana i to, że wychodzą kolejne części Batmana, mnie ja po prostu podbudowuje. Wiem, że Batman Arkham Origins i Batman Arkham Asylum właśnie zostały usunięte z mojego kanału. Prawdopodobnie będzie to nagrywane jeszcze raz, ale to dlaczego, co i jak, zaraz wam powiem. E, no nic, tyle chciałem wam powiedzieć na razie o temat Batmana, no bo zbytnio jeszcze wiele ja nie wiem, zbytnio jeszcze wiele nie wiem. Logo widać się niczym nie różni od tego loga z Batman Arkham Origins. Um, więc teoretycznie to może być kontynuacja tamtych części, nie wiem, zobaczymy jeszcze nic zbytnio nie wiem na temat tej um, tej tej, 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 um, tej gry. E, trailer fajnie zapowiada. Fa trailer fajny w ogóle jest, w ogóle trailer fajny, fajnie wygląda. E, na pewno już kupię preorder, ponieważ zakupując preorder będę miał możliwość zagraniem Harley Quinn, będę mógł sobie powalczyć Harley Quinn. Więc na pewno Pre-order będzie mój, mam nadzieję, że to będzie również pierwszy preorder, który ja sobie zakupię i będę chciał zrobić yy, tak zwane otwarcie na, na, na żywo, w sensie nagrać to otwarcie, rozpakowanie tego tego preordera. Zobaczymy jak to będzie wyglądało, ale dobra, tyle na temat Batman Arkham Knight. Oh, jak to brzmi superowo. E, teraz co na temat mojego kanału. Jak zauważyliście, na moim kanale są takie... Prace porządkowe w, sen, w sensie. Yy, wiecie, że mija rok na moim kanale. Yy, no i ten pierwszy rok był takim, można powiedzieć, rokiem dla mnie nauki. Yy, dużo się uczyłem, jak nagrywać, czym nagrywać. Mikrofon zmieniłem. Jak pamiętacie, pierwsze moje filmiki z Formuły 1 były dość kiepskie. Paski yy, po bokach. Yy, mikrofon kiepskiej jakości, harczący. Po prostu tego się nie dało słuchać. No i większość tych serii z tym właśnie. Problemem mi się nie podobało, i trochę mnie to trochę mnie dobijało, i po prostu to posprzątałem. Mniej więcej na moim kanale zostały tylko kilka serii. E, serii, no Na pewno została seria Formuły 1 2013, zagrajmy Jensonem Batonem. E, fila, 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 fila playlisty, dobrze? Dobra, wciskam. Zagrajmy Jensonem Batonem. Grand Prix z Jensonem Batonem. Właśnie zagramy Formuły 1 2013. I Pro Ewan e I to są trzy serie, które będziemy kontynuować. Została jedna seria z tych starych serii i to jest jedyna seria, na której e, ja... Nagrywałem na starym mikrofonie i to jest jedyna seria, która zostaje, ponieważ ja chcę Harry Pottera kontynuować. Wiecie, Harry Potter, kamnata tajemnic, wiecie, Eskabanu, Czara Ognia, Zakon Feniksa, Książe Półkrwi, Insygnia Śmierci Part 1, Insygnia Śmierci Part 2 będzie na moim kanale, więc po prostu nie chciałbym się jeszcze raz nagrywać tej serii, mimo to, że ona tak jakoś najgorzej nie wyszła. Hmm, do tej serii się bardzo dobrze przygotowywałem, przed odcinkami mniej więcej, e, mniej więcej to jakoś jeszcze na tym starym mikrofonie ogarniałem. Nie ma źle. Nie ma źle. E, Przynajmniej tak mi się zdaje po waszych komentarzach. Mimo, że ta seria nie miała zbytnio dużych wyświetleń, nie wszystkie odcinki miały zbytnio dużo wyświetleń, ale na szczęście. Na szczęście nie wyszło tak źle. Jeżeli chodzi o gry, właśnie o gry Batman Arkham Origins i Batman Arkham Asylum, jeżeli byście chcieli, naprawdę chcielibyście bardzo zobaczyć to jeszcze raz, na, w moim wykonaniu, no to napiszcie w komentarzach, jeżeli jesteście chętni. Oczywiście pomimo tego, że Batman Arkham Origins dopiero co no po prostu nie byłoby nie, nie trzymałoby się to kupy dupy nagrywać to jeszcze raz, po prostu teraz, po prostu z, z chwilą przerwy, z chwilą przerwy, mm, po prostu bym trochę pominął, eee, po prostu poczekałbym sobie, odczekałbym parę dni, szczególnie, że czekam na kolejne DLC, które zostanie w, sez w sezon pasie, czyli DLC tak zwane Batman Arcanum Origins Cold Cold Heart, tak, gdzie będziemy walczyć z Mr. Freezy. Czekam na DLC i Wam również go pokażę. Również mam DLC tak tzw. Inicjacja, gdzie Bruce Wayne jest wprowadzany, e, uczony walczyć tak dalej. To też będę Wam chciał pokazać. To jest jeszcze to, co wydarzało się przed tym, kim Bruce Wayne się stał w Gotham City. Więc no, naprawdę, odczekam jeszcze, pewnie wyjdzie jeszcze to jedno DLC, bo e, Warner Bros nie mówiło nic, jeszcze nic nie mówiło o tym, że to jest pierwszy i ostatni DLC do Batman Arkham Origins. Więc poczekajmy, poczekajmy, pewnie, gdy poczekamy, to pogadamy sobie również bardziej, rozwiniemy tutaj temat właśnie Batman Arkham Knight podczas Batman Arkham Origins. Więc no, mam nadzieję, że jeżeli byście chcieli, to piszcie w komentarzach. Czy byście chcieli? Na pewno również na moim kanale będzie reaktywacja Larry Croft, Tomb Raider, ponieważ Tomb Raider był pierwszą serią na moim kanale. I to była seria po prostu katastrof, jak to mówimy u mnie w pracy. Ruchamy obrazy, mikrofon kiepskiej jakości, no matko boska, to wyglądało tak do mnie, to już to wygląda po prostu tragicznie, mi się to nie podobało, a co dopiero wam... Mm. Naprawdę, no i to też również będzie reaktywacja, nie wiem kiedy, na pewno też również przed premierą nowej Lary Croft, bo nowa Lara Croft też ma wyjść, tak? Prędzej czy później, no to też pewnie będziemy musieli coś pomyśleć, nie? Mam nadzieję, że parę osób jest chętnych do Lary Croft. E, ja jeszcze raz. Oczywiście, jeżeli bym grał Tomb Raider jeszcze raz, to bym grał ją tak, żeby przejść w 100%, czyli pokazałbym Wam wszystkie znaczki. Jeżeli ktoś, by ktoś ma problemy z znalezieniem jakichś znajdziek, to by miało na pewno ułatwienie znalezienie ich itd. dalej w danej lokacji. Na pewno bym tak jakoś pomyślał. Mi to umożliwi, aby zbieranie znajdziek po prostu poprawi mi moje mm, punkty PD. Będę mógł po prostu sobie ulepszyć lepszą broń, tak? Kolejna sprawa. Kolejna sprawa, co będę chciał zrobić na moim kanale. W tym roku wychodzą dwie gry. Jedna już wyszła. Tif też pojawi się na moim kanale. Eee, nie wiem kiedy, bo po prostu muszę sobie ją zakupić. Nie wiem, czy sobie zakupić teraz, po prostu eee, jeszcze nie wiem. Mm, ale na pewno się pojawi Tif. Jestem fanem Tifa dopiero od właśnie od tej części. Eee, teoretycznie nie grałem w żadnym poprzednim, ale jednakże podoba mi się, podoba mi się cała ta gra. Mam zakupioną antologię na Move.pl, jednak jeszcze jej nie przeszłem. Eee, Spokojnie, sobie ją przejdę spokojnie i będę mógł ocenić. Tifa kolejna gra, która w tym roku wyjdzie premierę, na którą czekam w czerwcu 27. Jeżeli dobrze pamiętam, to jest Murder e, Suspect Souls. Dobrze mówię? Czy Souls Suspect, coś takiego. E, również pojawi się na moim kanale. Jest to produkcja, m, wydaw... produkcja Square Enix, czyli producentów, którzy stworzyli właśnie Tomb Raider, stworzyli właśnie Watchdog. Chyba dobrze mówię. No, i właśnie tworzą teraz hmm, Square Enix. Chyba też nawet dobrze pamiętam, to TIFA chyba tworzyło. Jestem niepewny, ale chyba tak także TIF jest stworzony przez, z, przez Square Enix. Więc widać, że jest to yy, wydawca bardzo konkretny. No i na razie się rozwija, powiem wam. Wcześniej o Square Enix w ogóle nie słyszałem. Zaczął się od Larry Croft, no a kontynuuje się dalej. Tiff. Murder to Suspect Murder Sul Suspect I, i, i Watchdog No Na pewno to się pojawi na moim kanale Co się pojawi na moim kanale teraz Ponieważ jeszcze to jest dzisiaj dzisiaj jest co w ogóle dzisiaj jest? Dzisiaj mamy Dzisiaj mamy 4 marzec. 4 marzec mamy dzisiaj. Ja sobie jeszcze tutaj porobię porządki na moim e, kanale. Ogarnę nowego YouTube'a, ponieważ nowy YouTube też jest e, trochę szalony. E, więc no tu jeszcze trochę potrwa. Mam nadzieję, że tak od przyszłego tygodnia. Formuła 1 będzie się pojawiała. Nie obawiajcie się o 1. Formuła 1 zaczniemy od Grand Prix Grzęsona batonem od w niedzieli. E, następnie kariera, i tak dalej, i tak dalej. To będzie się pojawiało na pewno. W planach jest, żeby wraz z Formułą 1, pojawił się Harry Potter. Problem jest w tym, że przestałem wcześniej nagrywać, ponieważ chyba miałem za dużo serii. Miałem i Grand Prix z Janssonem Batonem, i zagrałem w 2013 Quantum of Sole z Batman Arkham Origins. a szczerze mówiąc, z Batman Arkham Origins nie zostało mi tam dużo, chyba 5 odcinków, po prostu już miałem podłaman Podłamanie totalne, po prostu nie miałem czasu na nagrywanie, nie miałem czasu dla swoich znajomych, dla bliskich mi osób, nie miałem czasu na, dla siebie, po prostu wiecie, lubię sobie czasem pokać na gitarze, pośpiewać i tak dalej, więc nie miałem zbytnio czasu, nie miałem czasu, aby przejść swoje właśnie gry, więc no, trochę mnie to podłamało, ale jakoś powracam, jakoś powracam i również yy, jakoś próbuję tego YouTube'a od, od, skosztować od tyłu, w sensie że. Ja zawsze próbowałem, aby nagrywać codziennie jakiś jeden odcinek, tak? Postanowiłem jeden odcinek z czteroma seriami. Nie wydalałem, więc postanowiłem, że będę nagrywał serię z formuły 1, która będzie się pojawiała najprawdopodobniej raz na tydzień kariera. I co dwa dni. Czyli powiedzmy w poniedziałek, środę, w piątek będzie się pojawiała seria i tutaj mogę wam powiedzieć, że seria to będzie Harry Potter i Komnata Tajemnic. Będzie się pojawiała w poniedziałek, środa, piątek. Poniedziałek, środa, piątek. Wy będziecie mieli więcej czasu na zobaczenie odcinka. Ja będę miał więcej czasu na nagranie sobie tych odcinków, będę miał zaplanowany czas. Jeżeli nagram całą serię, oczywiście, jeżeli, bo możliwe, może być tak, że ja po prostu będę miał nagrany zapas tych odcinków. I po prostu ta seria będzie wrzucana, A dodatkowo pojawi się nowa seria. Jeżeli tak, to możliwe, że tak będzie. Jeżeli tutaj prawdopodobnie to będzie się pojawiało wtedy, gdy będzie jakaś premiera nowej gry. Jednakże premiera dopiero w czerwcu, więc na razie e, pierwszej gry, którą chcę Wam pokazać, dopiero będzie w czerwcu. Więc no, na razie nie myślmy o premierach. Na razie myślmy o tym, aby ruszyć na nowo. Na nowo. Więc, tak, więc, 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 tak, więc e, to by było tyle. Teraz co nowego pojawi się nam ogólnie ze mną związanego? Na pewno, możecie do mnie pisać na fanpage'u. Zawsze jakieś pytania tutaj możecie zadawać. Spróbuję się, oczywiście, ostatnio się nie kontaktowałem, jednakże e, wszystkie filmiki, wszystkie informacje na temat mnie, wszystko, co tutaj się będzie zdarzyło, zdarzało, będzie tutaj podane. I najprawdopodobniej również zrezygnuję z. Oj, przepraszam, zrezygnuję z tablicy królewskiego głoszeń. Ponieważ jest trochę roboty z tym. Więc postanowiłem, że e, dniówka będzie podawana zawsze w niedzielę na fa Facebooku. Na Facebooku, powiadam, na Facebooku, tu będzie podawana. Czy jak to mówi Freaky Gamers na ReiBooku, tu będzie podawana. I kolejna nowość to będzie stronka związana ze mną, w sensie ze mną, z moimi z moim produkcjami na kanale YouTube. Tutaj będą się pojawiać informacje na temat, temat nowych odcinków, tak jak macie teraz, no i może gdzieś tu z boku jeszcze właśnie zrobię właśnie coś okienko, właśnie taką tygodniówkę, ramówkę, co będzie się pojawiało w każdym dniu. I tutaj możecie również, tutaj też będziecie również mogli zadawać pytaniem. Tutaj będziemy mogli sobie porozmawiać, bo zrobię takie coś, żeby sobie porozmawiać. A co już by nie? Yy, seria Let's Play jeszcze nie jest gotowa, jednakże tutaj będzie się pojawiać wszystkie serie, które są nagrywane, które będą nagrywane i które były nagrywane. Tutaj się to będzie podawało o mnie, czyli coś tutaj o sobie napiszę, jakieś bzdury, jeżeli będę miał Wene. ProLiż Ewan Polen. Tutaj będzie zaproszenie zaproszenie na te, na, do mojej ligi, do naszej ligi, można powiedzieć. I recenzje gier, no to tutaj się będą pojawiały recenzje wszystkich premierówek. <grym> Teoretycznie i praktycznie, ja będę starał się, znaczy no nie wszystkie recenzje z gier będą się pojawiać, te, które ja będę miał na kanale. Ja się będę starał oglądać również inne serie e, innych youtuberów i oceniać gry, ponieważ no zbytnio nie mam czasu na nagranie na wszystkie gry. E, jakieś wszystkie premiery gier mnie również nie interesują. Oczywiście nie chcę wydawać wszystkie, wszystkie kasy na na, w, na wszystkie kasy na nagry, więc ja będę starał się jakoś oglądać jakieś inne serie. Będę starał się trochę wyciągnąć tych serii, co będą inni gracze nagrywać. Ich zdanie będę, po prostu będę starał się ich zdanie brać pod uwagę. No i może jakieś recenzje napiszę. Jednakże wiecie, że ja z polskiego jak dupa. Bardziej wolę jak ścisłe przedmioty, więc z polskiego może być kiepsko, jednak będę się starał pisanie taki porządnych recenzji, zobaczymy jak to będzie wyglądało. Ale to jest w planach, czy to wypali, zobaczymy. Więc na pewno strona. Strona to królEfów Link będzie podany w opisie. Jednakże strona jeszcze jest niegotowa, więc czekajcie. Ja również Was zapraszam do naszej ligi, do Libroligf1Polet.gymd.com Naprawdę fajna atmosfera yy, Powiem wam, że kierowcy mimo że jeździ na razie 8 tylko to, to jest naprawdę fajna atmosfera Tak jak mówię po Grand Prix Włoch będzie możliwość zapisania się do ligi tydzień Możliwy, tydzień możliwy do zapisania się w Lidze, więc no, jak chcecie, szykujcie się. E, oczywiście wszystko będzie na, fan, na fanpage'u, na Facebooku, na stronie również będę chciał. Napiszę to stronie, 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 na stronie z Ligi, więc pilnujcie otwarcia zapisów na, moje, na naszej stronie z Ligi. Yy, mamy w cholerę miejsc, ponieważ jeździ nas ośmiu, znaczy nie, jeździ nas dziesięciu jednakże. Mamy sześć miejsc wolnych. Fajnie by było tak, żeby jeździło nas dwunastu, trzynastu, byłoby zarąbiście. Yy, powiem wam, z ósemką jeździ fajnie, jeżdżą, jeździmy wszyscy, wszyscy jeżdżą czysto, chcę ich właśnie pochwalić, jeżeli to będą oglądać to jeżdżą czysto, dużo się jeszcze mają do nauki, ale jeżdżą czysto, przepuszczają dobrze, mm, starają się Kontaktować ze sobą, ponieważ jak zauważyliście, my nagrywamy e, tę serię wspólnie. Wszyscy razem na jednej, na jednej rozmowie. Jednakże to jest na razie łatw ułatwienie łatwiejsze, ponieważ no, jak widzicie, jest nas na razie ośmiu. Może trudniej być już, jak będzie nas trzynastu, czy nawet szesnastu. Ale może spróbujemy. Wiecie, jest to ułatwienie, ponieważ kontaktujemy się, wiemy, co się dzieje na torze, rozmawiamy. Jeżeli ktoś ko kogoś ma przepuścić, to mówimy ej, przepuść mnie, przepuszcza. Jest to naprawdę zgrany z team. Mam nadzieję, że od tego teamu jeszcze dojdzie dobrze zgranych e, człowieczków. Człowieczków. Witajcie, człowieki. Eee, dobra. To chyba by byłoby na tyle. Więc oczekujcie na powrót. Powrót. Jeszcze nie powiem. No, najprawdopodobniej w przyszłym tygodniu będę się starał na powrót. Ja proszę was, abyście, no, napisali coś w komentarzach. W sensie, czy chcecie, znaczy, no, nie mówię już teraz, jednakże, czy jest... Czy jest w ogóle szansa na to, aby robić te reaktywacje tych serii, które pojawiały się na moim kanale wcześniej? Wiecie, lepszy mikrofon, już lep lepsze doświadczenie na pewno spowodowałoby to, że czułbym się lepiej w tej roli. Eee, proszę, napiszcie, napiszcie, naprawdę napiszcie, to mi pomoże. Hmm, można powiedzieć, że zaczynam tak, można powiedzieć od początku, ponieważ miałem aż 300 filmów. Ponad 300 filmów, to zaczynam ze filmami 70 chyba czyli zaczynam tak od tak zwanego początku. Mam nadzieję, że, bo nie wiem ile jest osób na tym kanale, co ogląda Formułę 1. Na pewno większość z Was, ponad 50% z Was, to jest widzowie, którzy interesują się Formułą 1, sportem i to na pewno na moim kanale będzie. Motorsport będzie rozwijany na tym kanale. Jednakże pewnie też są osoby, które oglądają serie zwykłe, czyli właśnie takie, takie właśnie akcji, czyli takie zwykłe serie, nie, nie sportowe. No i również... No nie wiem, ile w Was jest. <laughs> Szkoda, że tak nie idzie podzielić. Tutaj, tutaj. Trochę tu, trochę tu, abyście po prostu, no. Nie wiem i. <laughs> na pewno zawsze więcej wyświetlenia Formuła 1 od na przykład Batman Arkham Origins. Nie wiem, czy to było spowodowane tym, że ja kiepsko komentowałem, czy po prostu. Mm, czy po prostu, no. Jakość filmu była kiepska, no, albo długość filmów była kiepska. Ja będę się starał teraz nagrywać filmy max 20 minut, nie dłuższe, więc e, na pewno na to się przyszykujcie. Jeszcze jedno pytanie, też również odpowiedzcie. Nie wiem, czy zrobię ankiety, czy nie. Prawdopodobnie zrobię ankiety, bo to będzie dla mnie łatwiejsze zadanie. E, powiedzcie mi, e, czy chcielibyście question and answer w serii. Eurotrack Simulation 2. Oczywiście ja bym zaczął sobie kampanię, grałbym swoją kampanię po prostu, a gdyby było coś takiego, a takiego, że byłoby kilka pytań, to ja po prostu bym włączył Eurotrack Simulation i bym nagrywał. W tym czasie bym wam wytłumaczył, co się działo wcześniej w mojej karierze w Eurotrack Simulation i to jakoś by wyglądało. Jakby chcieliście tak, to napiszcie w komentarzach. Ja wam zrobię ankietę. E, muszę kończyć, bo my mother come to home, więc ja się muszę z wami żegnać. Pa, pa.